Chodź. Idziemy do parku na spacer. Szybciej, tak? Już, zaraz, tylko zamknę drzwi. Będziesz kluczem. Dobra? O, mamy śmieci do zabrania. Chodź. Na miejscu i... Ups! I raz! Jaku, a co ty tam wyrzucasz? Wyrzucam śmieci domowe, stare zabawki, niezjedzone kanapki twoje wczoraj, stare ubrania, dziurawe skarpetki. A dlaczego tego jest tu tak dużo? No bo widzisz, my wysypujemy, sąsiedzi wysypują, pewnie ktoś jeszcze tu przynosi, dodatkowo wyrzuca i się zapełnia cały kosz. A jak się już uzbiera, to co się z nimi dzieje? Przyjeżdża taki wóz specjalny. Śmieciarka zabiera jeden, zabiera sąsiadów, zabiera jeszcze jeden i wywozi na wysypisko. A wysypisko to jest takie miejsce, gdzie się wysypuje śmieci? Tak, wysypuje się śmieci z tego osiedla, ze wszystkich sąsiednich, z całego miasta. A jak to wysypisko jest już całe zawysypowane, no to co? A jak jest całe zawysypowane, to wtedy ewentualnie wyznaczają drugie miejsce. A to drugie wysypisko jest już całe zawysypowane? Ha, pewnie się jeszcze raz zbiorą i wyznaczą trzecie miejsce. Dziadku, a ty się nie boisz, że jak te wszystkie wysypiska się zasypią, no to te śmieci zaczną zasypywać nas? Bardzo się boję i martwię się, że nie będziesz miał się gdzie bawić. Przeciętny mieszkaniec Polski produkuje rocznie aż 300 kg śmieci. Wszyscy szczecinianie wytwarzają aż 140 tysięcy ton odpadów. Jeszcze do niedawna większość z nich trafiała na wysypiska. Według obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów Polska jest zobowiązana do ograniczania ilości odpadów trafiających na składowiska. Wymagania są takie, że właśnie musimy do tego roku 2020 osiągnąć określone poziomy poddania odzyskowi, unieszkodliwieniu tych odpadów takich jak papier, tektura, gruz budowlany i zmniejszyć ilość składowanych odpadów biodegradowanych. To są takie główne założenia. Powinniśmy więc sukcesywnie ograniczać wytwarzanie śmieci, rezygnując między innymi z jednorazowych opakowań. Bardzo ważne jest też, by jak najwięcej surowców i materiałów odzyskiwać poprzez recykling. Pozostałe zaś powinny zostać przetworzone w energię. A to wszystko w ramach gospodarki odpadami komunalnymi, która od ubiegłego roku leży w gestii gmin. Widzimy pewnego rodzaju dużą rewolucję w podejściu do gospodarki odpadami, gdyż gmina stała się odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów powstających w gospodarstwach domowych. To zagospodarowanie odpadów wiąże się jeszcze z dodatkowym obowiązkiem, który został w ramach tych przepisów unijnych na nas nałożony, a mianowicie z składowaniem odpadów biodegradowalnych albo zmniejszeniem liczby masy składowanych odpadów biodegradowalnych, które wytwarzamy w gospodarstwie domowym do roku 2020. Największe postępy widać w segregowaniu odpadów. Dzięki stawianym na osiedlach pojemnikom rozdzielamy papier, szkło, plastik, od niedawna też odpady zielone. Elektrośmieci czy odpady niebezpieczne trafiają do ekoportów. Ważnym, ale w Polsce wciąż nowym elementem gospodarki odpadami jest przetwarzanie ich w energię poprzez spalanie. Mamy kilka kierunków pozbywania się tych odpadów, powiedzmy sobie. No jednym z kierunków oczywiście jest utylizacja termiczna. Natomiast powiedzmy sobie, wcześniejsze są sprawy związane oczywiście z segregacją odpadów, z recyklingiem odpadów i potem pozostaje jeszcze część odpadów, która już nie jest, nie jest zdolna do tego, żeby ją poddać procesowi recyklingu i wtedy oczywiście ją poddajemy termicznej utylizacji, czyli powiedzmy sobie spalaniu. A ona jest o tyle interesująca, że w wyniku tego uzyskujemy energię elektryczną i energię cieplną. Te wszystkie działania mają doprowadzić do tego, że w 2020 roku na składowiska w Polsce trafiać będzie nie więcej niż 35% odpadów biodegradowalnych składowanych tam w 1995 roku. Czy wiedzą Państwo, że Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie wyprodukuje energię elektryczną i cieplną potrzebną dla 30 tysięcy średniej wielkości mieszkań?
Rokrocznie produkujemy tony śmieci. Im więcej kupujemy, tym więcej wyrzucamy i góra śmieci rośnie. Do 2020 roku musimy ograniczyć ilość odpadów biodegradowalnych trafiających na wysypiska do 35% tego, co trafiało tam w 1995 roku. Reszta powinna zostać odzyskana na etapie zbiórki oraz poddana recyklingowi. Te odpady, których nie da się ponownie wykorzystać lub przetworzyć, powinny trafić do jednego z 6 powstających właśnie zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów. Powstają one w Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie i Poznaniu.